Zuzanna Kuczyńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24, a dzisiaj moim gościem Piotr Kopeć, zastępca wójta gminy Kobierzyca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na początku może opowiedzmy o inwestycji PKP SA dotyczącą tego, że pociągi po 20 latach, po ponad 20 latach powrócą do Kobierzyc. Co to dla Was oznacza? Tak, czyli rewitalizacja linii 285, takie nazwano to zadanie. A dla nas co oznacza? Dla nas oznacza, tak, po pierwsze powrót do tego, co kiedyś było, ale też i nowe. Czekamy na tą inwestycję z utęsknieniem. Nasi mieszkańcy też czekają. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak to będzie funkcjonowało, no bo sam pociąg, że będzie jeździł, to jesteśmy przekonani, że będzie. Mamy nadzieję, że od czerwca, bo taka data już gdzieś tam z ust PKP pada, ale dopóki nie jedzie pociąg, już takich dat było kilka, wobec tego z ostrożnością zawsze tą datę wypowiadamy. Ale jak już wróci ten pociąg, to oczywiście wspaniałe połączenie z centrum miasta w krótkim czasie bez korków. To jest jakby główne założenie komunikacji szynowej, pociągowej. My tutaj nie możemy za bardzo liczyć na tramwaje, bo tramwaj mógłby ewentualnie obsługiwać, powiedzmy, samą północ gminy, czyli miejscowość Wysoką, no ale tu już dalej, patrząc w głąb gminy, no to ten tor kolejowy ma wielkie znaczenie, ponieważ przechodzi zarówno i przez Bielany do Masław, Kobierzyce, a później przez Wierzbicę i Pustków Żylaski, czyli przez całą gminę wzdłuż, wobec tego no, wspaniałe połączenie. Mm-hmm. No tak, tylko żeby to połączenie miało sens, Kobierzyc z Wrocławiem i całym Dolnym Śląskiem, no to pociągi także muszą się zatrzymywać na mniejszych stacjach i o to także apelowaliście do marszałka województwa Cezarego Przybylskiego. Tak, to jest kluczowa sprawa. Niestety dowiedzieliśmy się, że niektóre pociągi nie będą zatrzymywały się na wszystkich stacjach, czyli pan marszałek uznał, że niektóre z tych pociągów będą pociągami pośpiesznymi. Uważamy, że dla takiej gminy, dla takiej odległości od miasta, czyli do takiej tej ścisłej aglomeracji, pociąg przejeżdżający przez stację, która się nie zatrzymuje, jest po prostu problemem. Mhm. A skąd panie wójcie, myśli taka decyzja marszałka? Myślę, że chodziło o oszczędność przejazdu ze Świdnicy, ale to jest oszczędność kilkunastu minut. Proszę spojrzeć na rozkłady jazdy, które są zaproponowane i to jest naprawdę 12 minut różnicy. Oczywiście być może jakiś pociąg jeden na dobę mógłby być taki, ale pociągi są u nas istotne z punktu widzenia przewożenia dużej liczby pasażerów. Pamiętajmy, że u nas w gminie Kobierzyce jest utworzonych kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, czyli ludzie dojeżdżają. To nie tylko ci ludzie, którzy jadą z miasta do nas, z miasta Wrocław mówię, ale też ci, którzy będą chcieli na przykład z Świdnicy pojechać do pracy w Bielanach Wrocławskich czy Biskupicach Podgórnych, też chcieliby wysiąść na stacji Bielany, a nie pojechać do Wrocławia, żeby wrócić do nas autobusem. No, coś tutaj się nie zgadza i apelujemy o to naprawdę do tego rozsądku. Mam nadzieję, że ten rozsądek przeważy i że te pociągi po prostu się będą zatrzymywały na takich stacjach. Mhm. Przejdźmy może do turnieju karate, który odbył się w zeszły weekend w Kobierzycach. To już 11. edycja Kobierzyce Cup. My rozmawialiśmy przed samymi zmaganiami z trenerem Dariuszem Kwietniem i on zakładał mniej więcej 10 medali. Mówił, że z tego by się cieszył. Ostatecznie 23. Ogromny sukces. Ogromny sukces, ale to też jest sukces właśnie takich ludzi jak Darek. Tak? No, to jest osoba, która tam od lat z tym karate jest związana. Ludzie i rodzice przede wszystkim, ale też i zawodnicy, młodzi zawodnicy, bo tak naprawdę to jest karate dla młodych zawodników, bardzo szanują swojego trenera, senseja, bo tak to się nazywa w tej nomenklaturze. Mhm. Udaje nam się rzeczywiście po raz 11 taki międzynarodowy turniej organizować z wielkim sukcesem. Ponad 400 zawodników, 4 kraje. No, wspaniała impreza. Uśmiechnięci rodzice, zadowolone dzieciaki, dziewczynki, chłopcy w różnym wieku, bo to tak naprawdę od 6 do przedział do 17. Mhm. Wobec tego już tam też jest i poważne walki na tych matach. No wspaniałe I wydarzenie. I też po pandemii pierwsza edycja, prawda? Też tak, długo czekaliście. Tak, to jest to fakt, że wracamy z różnymi tutaj działaniami takimi właśnie, które nie mogły być realizowane w pandemii. No, wracamy i widać, że z dużym sukcesem. Mhm. To też była ogromna reprezentacja tak naprawdę Kobierzyckiego Klubu Karate, bo tam chyba 80 zawodników to były dzieciaki z Kobierzyc, na 400 uczestników w całości. No to spora reprezentacja. To też pokazuje, że gmina Kobierzyce no, wspiera sport, te dyscypliny no, mniej bardziej niszowe. Tak, bardziej niszowe. Wydawałoby się, że piłka nożna, tak, koszykówka czy... Piłka ręczna, tak piłka jak u was. Ręczna, o tak, to z czego słyniemy. Natomiast karate, ale tutaj też trzeba zauważyć, od wielu, wielu lat i tak jak
zawsze to powtarzam, to zawsze zależy od osób, które się tym zajmują. Mhm. A my żeśmy trafili na takie osoby, które zajmują się tym po prostu profesjonalnie, z pasją. Wobec tego ściągają tą młodzież, ściągają te dzieciaki. No i super, no, dzieciaki są odciągnięte od tego, co dzisiaj je łączy, czyli telefonów, komputerów, konsol. Przychodzą na treningi, to nie jest turniej, to nie tylko raz w roku, ale tak naprawdę, żeby wystąpić w takim turnieju, trzeba się przygotowywać w każdego tygodnia kilka razy w tygodniu. Panie Wójcie, opowiedzmy o sytuacji związanej z uchodźcami na terenie gminy Kobierzyce. Wiemy, że jest ich mniej więcej 1500. To są oczywiście dane niepotwierdzone, bo też trudno to sprawdzić. Cały czas ta pomoc się rozwija, zmienia się, bo taka jest potrzeba. Teraz gmina kładzie nacisk na kursy językowe, to prawda? Tak, no dzisiaj właśnie rozmawiałem z panią dyrektor GOPS-u, która zbiera wnioski na wypłatę świadczeń 300 zł, do czego zachęcamy też naszych przyjaciół z Ukrainy, żeby składali te wnioski. I z tego już wynika, że na pewno jest tutaj na terenie naszej gminy ponad 1000 osób. No wiadomo, że nie wszyscy złożyli wnioski, nie wszyscy jeszcze mają na przykład PESEL-e, które są niezbędne akurat do tego wniosku. Wobec tego to, co pani redaktor powiedziała, ten szacunek 1500 jak najbardziej możliwy. Patrzymy też po naszych szkołach, 390 dzieciaków w szkołach i przedszkolach z Ukrainy, czyli 10% naszego ogólnego stanu dzieci w szkołach, bardzo duża ilość. No tak, i to są właśnie te liczby, które pokazują, jak dużo. No, staramy się oczywiście też pomagać, bo mamy też swoje punkty, które są do dzisiaj funkcjonujące, czyli tego tymczasowego pobytu, i tam mamy średnio 100 osób każdego dnia. No, po prostu tak, jest rzeczywiście naszych przyjaciół ukraińskich bardzo dużo z nami. Funkcjonujemy razem, działamy. Dzisiaj na przykład mieliśmy taką fajną akcję, fajne wydarzenie. Przyjechała grupa 20-osobowa z Ukrainy z fundacją, która tutaj zaopiekowała się tymi osobami na terenie gminy, nie tylko naszej, ale tutaj ościennych gmin. Przyjechała posprzątać Park Kobierzycki. Taka oddolna inicjatywa. Super. Mm-hmm. No właśnie, ale jest coraz więcej chętnych także do nauki języka polskiego, bo to niezbędne do pracy, niezbędne także do edukacji dla najmłodszych. No i te kursy także się rozwijają. Się rozwijają. One są prowadzone przez nasz Kobierzycki Ośrodek Kultury, ale też są i inne grupy, które wiem, że funkcjonują. W Bielanach słyszałem o takiej grupie. Dzisiaj nasze grupy, te skoku, to są trzy grupy, dwa razy w tygodniu zajęcia po 45 minut prowadzone przez panią, która ma absolutne doświadczenie, bo to jest akademicki wykładowca języka polskiego w Ukrainie. Oczywiście to jest też uciekinierka z wojny, wobec tego jest tutaj teraz z nami, zatrudniona w urzędzie, i ona prowadzi te grupy, ale już słyszałem od niej, że już są kolejne osoby, które chcą, czyli pewnie powstanie czwarta i być może piąta grupa, a nam zależy na tym po prostu, żebyśmy się mogli łatwo komunikować. Pomimo tego, że te języki wydawałoby się, że są podobne, no to jednak bardzo się różnią. Mm-hmm. Wobec tego ci ludzie, którzy tutaj chcą po prostu podjąć pracę, czy też w codziennych czynnościach potrzebują po prostu tego języka polskiego i fajnie, że chcą się uczyć. Albo po to, żeby po prostu poczuli się dobrze, i do tego będzie dobra okazja 30 kwietnia podczas tak zwanej majówki na terenie gminy, bo to będzie miało zintegrować społeczność ukraińską i waszą. Tak, zapraszamy na tą majówkę, bo to tak naprawdę w Kobierzycach się odbędzie majówka, która miała się już odbyć wcześniej, dużo wcześniej, ale pogoda nie pozwalała. 30 to moment, kiedy się tam spotkamy. Ja dzisiaj właśnie te osoby, które dzisiaj się pojawiły w naszym parku, zachęcałem do tego wspólnego pobytu, wspólnego poznawania się, ale też do wspólnego przeżywania tych naszych innych imprez sportowych. Przecież mamy za chwileczkę bieg z Konstytucją. No takie nasze polskie święta, ale dlaczego nie wystartować razem i współzawodniczyć? Ten język jest także niezbędny do tego, żeby ta społeczność ukraińska dobrze się w Polsce i w Kobierzycach czuła, a do tego będzie dobra okazja 30 kwietnia podczas majówki. Tak, to właśnie taka 30 kwietnia majówka, ale faktycznie miała odbyć się szybciej, nie odbyła się, i może dobrze, że teraz tak w tym przełomie kwietnia i maja odbędzie się, i to jest wspaniały moment, że możemy się poznawać, wspólnie ze sobą pobyć. Oczywiście ten język polski jest kluczem absolutnym. Widzę, że nasi przyjaciele z Ukrainy się uczą i chcą się uczyć tego języka polskiego. No, dzisiaj miałem tą okazję spotkać się z grupą z Ukrainy, która w naszym parku się pojawiła. Wobec tego też rozmawialiśmy o tym, też zachęcałem do tego spotkania wspólnego.
też zachęcałem do kolejnych spotkań 3 maja, bieg z Konstytucją na przykład, czyli tych wydarzeń, tych momentów takich, gdzie będziemy mogli pobyć wspólnie, przed nami wiele, ale oczywiście życzymy im, żeby jak najszybciej mogli wrócić do domu. Panie wójcie, na sam koniec sytuacja inwestycyjna na terenie gminy to głównie są inwestycje związane z edukacją, prawda? Tak, teraz tak. Rzeczywiście budujemy, rozbudowujemy szkołę w Wysokiej. Nie bez problemów, ponieważ sytuacja wojenna, inflacyjna w naszym kraju powoduje pewne perturbacje i tam mamy lekkie opóźnienia, ale będziemy robili wszystko, żeby powrócić na dobre tory i zakończyć tą inwestycję w zakładanym terminie. Natomiast przygotowujemy kolejne, bo Wysoka to jedna z placówek, ale przygotowujemy dokumentację projektową na Tyniec Mały. Chcemy w tym roku, żeby wejść na rozbudowę tej szkoły. Mamy już przygotowaną dokumentację na Pustków Wilczkowski remont i Pustków Żurawski budowę, rozbudowę szkoły. I tutaj już ogłaszamy przetargi. No i jeszcze projektujemy przedszkole w Domasławiu. Projekt w tym roku i w następnych latach budowa. Także tych zadań inwestycyjnych jest bardzo dużo, ale też potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo, ponieważ się cały czas rozwijamy. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Moim i Państwa gościem był Piotr Kopeć. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.